Blisko 100 policjantów w siedzibie Wisły Kraków i prywatnych mieszkaniach, m.in. były prezes klubu. Prokuratura sprawdza m.in., czy dramatyczna sytuacja Wisły to efekt niegospodarności. Z zadłużonego po uszy klubu odchodzą kolejni zawodnicy, a zasłużona dla polskiej piłki Wisła stoi nad przepaścią. Marcin Tulicki. W siedzibie Wisły i w kilkunastu innych miejscach. Chodzi o zabezpieczenie dokumentacji związanej z działalnością Wisły Kraków. Przeszukano mieszkanie byłej prezes Białej Gwiazdy, z którą nie ma kontaktu. Pani Marzena Sarapata przepadła i podejrzewam, że szybko się nie pokaże. Nie chce mi się wierzyć, żeby ona tu była takim jednoosobowym geniuszem zła. Ktoś za nią stał. Te pieniądze, które najwyraźniej gdzieś wyprowadzono, gdzieś na jakieś konta trafiły. Klub zerwał już współpracę z firmą męża byłej prezes. Takich powiązań rodzinno-finansowych w Wiśle było więcej. Była szefowa po jednym ze spotkań pieniądze miała też przelać na własne, zajęte przez komornika konto. Mi już dziś wiadomo o jej powiązaniach z gangsterami, z pseudokibicami, na czele których stał Paweł M***ski, pseudonim Misiek. Przed laty zasłynął z ataku nożem na Dino Baggio. Działania grup przestępczych, między innymi związanych z klubem, działających wokół, czy żerujących na klubie Wisły Kraków, połączenie z informacjami medialnymi dała tą podstawę i to przekonanie, pewność prokuraturze, że należy to postępowanie uruchomić. Wisła Kraków ma ogromne długi, nawet 40 milionów złotych i puste konto. Ktoś zamiatał to pod dywan i wreszcie muszą te śmieci ujrzeć światło dzienne. Jeszcze raz podkreślam to, co pani powiedziała, żeby do takiej sytuacji nigdy nie doszło w polskim klubie. Do tego w Wiśle zawieszono licencję na grę w Ekstraklasie. Jeśli do startu rozgrywek, a został miesiąc, nie zostanie przywrócona, klub 3 pierwsze mecze przegra walkowerem. Automatycznie wyląduje na ostatnim miejscu w tabeli i spadnie do drugiej ligi. Jeśli ogłosi upadłość, rozpocznie kolejny sezon w czwartej lidze. Zagraniczni inwestorzy, którzy mieli uratować klub, okazali się całkowicie niewiarygodni i niewypłacalni. Marcin Tulicki, Wiadomości.